Dziś opowiem Wam, co działo się w Bieszczadach. Posłuchajcie, poglądajcie. Pozdrawionka. Happy in your company with no emotion, 'cause my love deserves to be free. I never wanna look at a house in the garden, I never wanna lock you down. I know you're not mine, it's just my turn, but we can still have fun for now. Cię kocham chmury. Po prostu je uwielbiam. Namioty na najbardziej możliwym płaskim terenie. Tu jest nasz, chociaż my nie spaliśmy w namiocie, tylko pod gołym niebem. W tym oto miejscu przy ogniu. Happy family's with you, but I like having you around. I'm fully aware this is a flash in the pan, but we can still have fun for now. Zaraz wam pokażę, co tutaj robimy. A więc tu jest stworzony labirynt słowiański. A ja chciałam dodać, że to jest tylko początek dopiero, to jeszcze jest nieskończone. Pokażę wam z boku, jak to wygląda. O, stąd na przykład. Wow, ale robi wrażenie, prawda? Jesteśmy w lesie. To fajnie wygląda. Jak jest postać tak do połowy oświetlona, to jest super. Jakie słodkie kotki. Cześć, kochany. Miau, miau. Akurat się bawią. Bo jeszcze czwartego tylko brakuje. I mamusia przyszła. W domu wam nie pokażę, ale pokażę wam jakieś takie poszczególne fragmenty. Na przykład prześliczny dywan, po prostu przepiękny. Stół drewniany. Po prostu cudeńko. I oczywiście wspaniałe biegające kotki. Cały domek to jest domek kopułowy. Jest tutaj mnóstwo drewna i tynki, z tego co widzę, gliniane. Bardzo kocham tą szafę. Ja mam bardzo podobną szafę w domu. Też taką rzeźbioną, piękną, starą, cudowne drewno. Kocham to. Wanno prysznic, gdzie po saunie można sobie wejść i się ostudzić w lodowatej wodzie. Zwłaszcza zimą jest to cudowne, albo do śniegu. Pięknie, po prostu cudownie. Wspaniałe, wspaniałe miejsce. Drewno, kamień, magia, potęga, po prostu cudowne. Wspaniała inspiracja. Myślę, że nie tylko dla mnie. Tutaj z kolei znajduje się zlew z drewna. Taki wspaniały kawałek drewna, przepiękny. Uwielbiam. Lustro drewniane. Jest oczywiście sauna tutaj. Też drewniana, piękna. A to podtrzymuje kopułkę. Kotek wszedł na schodki. Widzicie? Po lewej. My je usmażymy na kominku z jabłuszkami. A po co? No bo tak tylko
znowu daję. Piję je do garnuszka. I do torebek. Z tych nonsów jadamy. Siostra znowu z nonsów zrobiła. Ale nie zrobiła z mango. Mango jest przepyszne. Tak, najbardziej pysznie jest. Co robimy? Kolorujemy. Konika jakiegoś, jednorożca. Możemy zrobić mu wszystkie kolory tęczy, jakie nam się zamarzą. No i gotowe. Co? Jak ci się podoba? Nasze wspólne dzieło. Jak papuga wygląda. Dobrze ci łaminki? Tak. A taki czarny, no nie widać, a ma słodkie łapki, takie maleńkie. Mamy kociaki, słodziaki. Mamy dwa z czterech słodkich kotków, a są takie słodziutkie. Nasza różyczka. Tak, róża, ma na imię. Jesteśmy w Bieszczadach. Tak jest. I tam robią krąg, ale my stwierdziliśmy, że wolimy się kotami zajmować. Siedzimy z kotami i z dziewczynką rysowałam kucyka. Kolorowanki. To był hit po prostu. Z mamiką teraz dwa. Tak. Słodkie kotki. Ojej. Pozdrawiamy was. Pozdrawiamy. Do zobaczenia. Pa, pa, pa. Dopasowywanie kamyczków. No, to jest najgorsza robota, nie? W sumie. Znaczy dopasuj tutaj kamyczek, tak żeby idealnie pasował. Słuchajcie, labirynt jest już prawie skończony. Jak Lego albo puzzle. Przybyły wrzosy. Niektóre rozkwitły tak, o pięknie. Zobaczcie ile rzędów. Całkiem spory, prawda? Są megality, a my tworzymy tutaj mikrolity. W lesie. I ta cisza. Tak się właśnie zastanawiam, czy będzie widać tę żabę. Widać. Wspaniała, prawda? Woda jest czyściutka. Nie wiem, czy to słyszycie, ale te po prostu głosy są wspaniałe. To jest cudownie. Softly spoken, with no strings tying you to me. I'm happy in your company with no emotion, 'cause my love deserves to be free. I never wanna look at a house in the garden. I never wanna lock you down. I know you're not mine, it's just my turn, but we can still have fun. Chciałam tylko powiedzieć tak, inspirujcie się, inspirujcie i jeszcze raz inspirujcie. Gdziekolwiek nie jedziecie, cokolwiek nie robicie, z kimkolwiek nie przebywacie, kochajcie ludzi, jednoczcie się i inspirujcie. Jest dziura w ziemi, nie trzeba budować ścianek. Garnia podziemna wygląda w taki sposób. Taki daszek, po prostu zadaszenie. I dzięki temu, zobaczcie, nie trzeba budować ścian w ogóle w takiej szklarni. Wystarczy dołek, wystarczy sam daszek i tutaj naprawdę mają te roślinki fantastycznie. Jest taki lekki przewiew, jest cieplutko bardzo tutaj. O, przyszedł Robert, hejo. Słuchajcie, chciałam tylko coś powiedzieć. Moje doświadczenie przejścia labiryntu słowiańskiego. Powiem wam, że właśnie przyszłam ten labirynt i czuję się, jakbym wykonała jakieś zadanie. Takie wiecie, ale trudne zadanie. Powiem wam, że po prostu przemieściłam się trochę. Powiem wam, że fajna po prostu przestrzeń pod medytację. Można się przejść, a to trochę trwa, zanim się przejdzie przez ten labirynt. Bo to znaczy, to jest tak uformowane w kształt tego, jak wygląda nasz mózg i w ogóle. Inspirujcie się i jeszcze raz inspirujcie się. Cokolwiek w życiu robicie, gdziekolwiek nie jesteście, po prostu ze wszystkiego zaczerpnijcie jak najwięcej
pozytywów, dobrej energii i tego typu spraw. Ja na przykład zauważyłam, że bardzo, bardzo mnie ten wyjazd krótki w Bieszczady, w prawie Bieszczady, zainspirował. Jest tutaj przepiękny, prześliczny dom kupułowy, którego wam niestety nie pokażę. To znaczy właściciel nie chce, aby to wylądowało gdzieś na YouTubach, na relacjach i tak dalej. Ja to jak najbardziej to rozumiem, bo sobie mi gdzieś weszły tej do buźki. Ale powiem wam tak szczerze, że dom jest po prostu prześliczny. Wielka, olbrzymia inspiracja, przynajmniej jak dla mnie. Dom jest cały z drewna, jest kopułowy, ma taki tarasik prześliczny, kompostowa toaleta, composting toilets, czyli po prostu wszystko idzie do naturki. Przestrzeń na ognisko, na namioty. Tutaj jest właśnie ten stawik obok mnie, gdzie tak krzemże woda, to tutaj. Jest dużo lasów dookoła, tutaj jest grubo ponad hektar ziemi, grubo ponad. No i oczywiście mnóstwo dzikich i półdzikich kwiatów, z tego co mi powiedziała, zdaje się, Milka, co usłyszała. No i woda jest w stawie pachnąca i czysta i w ogóle super. I bardzo polecam wam generalnie wszelkie takie wyjazdy, inicjatywy, poznawanie nowych ludzi, nowych okoliczności, nowych miejsc. Jestem bardzo, bardzo, bardzo wdzięczna sobie, Stefciowi, właścicielom, wszystkim tutaj przyjaciołom, znajomym, nieznajomym, ludziom, których dopiero co poznałam, bo zawsze można się nauczyć czegoś nowego. Zawsze. Pamiętajcie, zawsze. I zaczerpnąć coś pięknego, dobrego, wspaniałego. Wiele się nauczyłam i jest po prostu cudnie. I zdaje się, że dzisiaj wracamy. Możecie usłyszeć właśnie dalej świerszcze, które świerszczą. Tak jest, świerszcze, które świerszczą i mnie swoimi fingersami zobaczyć. Jest po prostu przepięknie i niebo jest takie niebieskie, błękitne. Zobaczcie, są nieliczne chmureczki na niebie. No to chyba tyle mam na razie do powiedzenia. Pa, pa, pa. A nie, słuchajcie, to nie koniec. Jeszcze wam pozwólcie, że coś przeczytam. Słuchajcie tego. Surat. Tajemnica labiryntów już dawno została zapomniana. Labirynt jest niezbędny, aby człowiek mógł połączyć swój naturalny potencjał informacyjno-energetyczny ze wszystkimi pięcioma elementami, czterema ziemskimi, najwyższymi i kosmicznymi. Aby człowiek w każdych okolicznościach pozostał osobą, by był świadomy siebie, chyba sobą, by był świadomy siebie jako wielowymiarowego bytu, aby otrzymać superpotężną intuicję i móc stać się dobrym operatorem otaczającej go rzeczywistości. To nazywamy labiryntem lub suradem. Surady nie mają nic wspólnego z religią. Jest to specjalne urządzenie do przebudzenia pewnych cech świadomości w człowieku. Sur oznacza słońce, a rad radować się. Wtedy wszystko razem brzmi jak radość słoneczna, radosny dar nieba i słońca. Po co to wszystko? Całe pytanie brzmi, czego chcesz? I z tym pytaniem was pozostawię. Całe pytanie brzmi, czego chcesz? To zobaczyska, kochani. Pa, 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 pa. Robert, chcesz powiedzieć, jakie są twoje wrażenia z labiryntu? Szczęście, że trafiłem z powrotem. Szedłem i doszedłem, było fajnie. Szedłem i doszedłem, było fajnie, słyszycie? Uh-huh. A ja wam tylko pokażę, co my robimy. My siedzimy na takim czymś. Worku to jest takie z sianem, nie? I siedzimy tu, przy ognisku. O, wracając z ceremonii. Możecie sobie tam kliknąć jakąś łapkę w górę albo w dół i możecie zasubskrybować kanał. Do zobaczyska. Pa, 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 pa.